Also am Anfang waren wir sehr schläfrig und haben nicht aufgepasst. Und im Laufe der Zeit, Ende drittes Viertel und viertes Viertel, haben wir uns dann nochmal zurückgekämpft und ja. Also, was kann ich sagen? Ja, die Jungs waren ja in der ersten Halbzeit, wie der Henry schon gesagt hat, nicht ganz auf Augenhöhe. Die sind ein bisschen neben sich gestanden. Aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, Riesenrespekt. Wir sind mega stolz auf die Jungs. Die haben da gefightet, haben alles reingeworfen. Auch die Bankspieler haben super supportet, waren von außen immer dabei. Und ja, jetzt sollen die Jungs einfach den Sieg genießen, den sie dann noch geholt haben. 20 Punkte stand gedreht. Und ja, Kompliment an die Jungs. Dzień dobry, nazywam się Igor Kostyło. W tym meczu nie grałem z powodu kontuzji. I pierwsza połowa wyglądała bardzo dobrze w naszym wykonaniu. Była bardzo dobra energia na boisku i na ławce. Po przerwie już nie było aż tak dużej energii, choć nadal się trzymaliśmy, ale przeciwnik cały czas był lepszy. I w czwartej kwarcie straciliśmy już kompletnie rytm, nie mogliśmy odnaleźć się w ataku. A przeciwnik grał bardzo dobrze, no i te ostatnie minuty nam uciekły, no i niestety przegraliśmy, ale mecz był do wygrania. Tak jak Igor powiedział, mecz zdecydowanie do wygrania. Na pewno bardzo dobry początek. Cieszy to zwłaszcza po pierwszym dzisiejszym meczu, gdzie z WKK w ogóle nie podjęliśmy walki. Tutaj zdecydowanie duża energia, bardzo dobre współdziałanie w ataku i dużo energii w obronie. Dało nam wysoką przewagę. Natomiast druga połowa zupełnie odwrotna. Problemy z faulami tych wyższych naszych zawodników spowodowała, że później rywal zyskał ogromną przewagę na atakowanej tablicy. Dużo zbiórek, dużo ponowień. I druga rzecz to nasza indolencja w ataku, gdzie nie mogliśmy zdobyć punktów i pozwoliliśmy rywalom nas przegonić. Myślę, że generalnie to był bardzo dobry mecz dla młodzieży. Pełen emocji, pełen zwrotów i taki, gdzie można wiele fajnych wniosków wyciągnąć. Cieszy walka, na pewno do poprawy nasza taka kultura gry i zimna głowa w końcówce. Mamy jutro jeszcze jeden mecz, także na pewno chcemy zakończyć turniej w dobrym stylu.